Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym materiale z Dark Souls 3. Biegniemy dalej przed siebie. Tam już od razu widać jakieś przejście. Ale stop, w ogóle czy my nie chcemy przypadkiem się cofnąć? No nie, nie możemy się cofnąć, okej. Minął jeden dzień. Zapomniałem, że jesteśmy w potrzasku. Ale dobra, ja cały czas słyszę... No nie, no chyba nie tutaj, nie? Chyba nie będzie strzelał. Że chciałbym, żeby nie strzelał. Czy tam... który? Który jest taki mądry? No, a tamten. Dobra, jeżeli trafi w serweczki, to jest po mnie. Więc mam nadzieję, że tak nie będzie, ale... O. No, to jest dobry początek zejścia. Tu zresztą jeszcze koleś. Ale ja cały czas pamiętam o tych bombach, które tutaj latają, więc... Łyk. Ja na śmieci. Czemu oni noszą ze sobą śmieci? Po co? Ej, kolejny odłamek. Już ich mam. Dwa. Jeszcze dwa i ulepszenie Uchigatany. Ej, tam jeszcze jest most. No dobra. Nie mogę tutaj stać i opisywać otoczenia. Ani się dobrze rozglądać nawet. O, komuś się chyba zginęło, jeżeli dobrze rozpoznałem. O, a tam pani w kapeluszu z książką. Nagminnie błąkająca się tutaj postać. Ej. I nic tego nicowego ognisko. Nie, dobra, pięknie. Ale jeszcze przy nim nie usiądę. Jeszcze nie. Jeszcze mam dwa estusy, mogę się delikatnie wypuścić. Dobra, może nie tutaj, ale w tą stronę, czemu nie? Gdzieś na dach. Ej, dobra, moment, ale jeszcze tutaj coś może być. Poza tym warto się zawsze rozejrzeć. Dobra, nie będę się ładował przez komin jak święty Mikołaj, ale no można się ewentualnie zastanowić, czy gdzieś tam nie można wejść do środka jakoś. Chyba, że... Zemsta. Zemsta kogo, na kim i za co. Bo tego już nie napisał, mądry. A, zemsta za pewnie rzucanie bombami zapalającymi. Jeżeli o takie rodzaje zemsty chodziło, to bardzo dobra zemsta w tej grze. Najbardziej satysfakcjonujący rodzaj zemsty. Czyli bezpośrednie odpłacenie za krzywdę. Dobra, może troszeczkę przerost formę nad treścią, no bo tam jednak mimo wszystko tylko rzut bombą. A tutaj jednak zgon, jako zapłata za te krzywdy. Ręczny topór. Nie, nawet nie będę go sprawdzał. Ale o właśnie. Kogo przetrzymujecie tutaj? Aha. Unkindled, are we? Zaczynam się go uchwycić jakoś w kadrze. Dobra, nie, może nie zawiszę, bo... Cornix, te oczy. Pyromancer. A crow in his cage, as you see. O, chyba lepiej nie będzie niż teraz. But here we are. Kolejny brzuchomówca. An encounter for the ages. I hear the unkindled make for fine vessels. Care to learn some pyromancies from this old man? Jak najbardziej tak. Most wise. A chance encounter should not be squandered. To reiterate, I am Cornix of the Great Swamp. The pleasure is mine. Jaki był sens trzymania w klatce, kiedy on potrafił się po prostu tak teleportować? Ja. Jak długo on tam siedział, skoro mógł w każdym dowolnym momencie autentycznie stamtąd wyjść? No chyba, że przeniósł się do innej klatki po prostu, no to tak czy tak w potrzasku, no ale bez przesady. Skoro już może się teleportować z tej, to czemu miałby w niej siedzieć cały czas? No ale dobra, fajnie, że poczekał na mnie. Teraz będzie uczył nas piromancji w Kapliczce Zjednoczenia. A płomień piromancji nic nie waży, więc he, będzie może go nosić. Też mam jakieś fajne zaklęcia piromancji. Pewnie kula ognia będzie do kupienia. Klasycznie. Nie, ale okej, tam na pewno można wejść, ale też na ten naszym można spaść. Tylko po co? To jest jeszcze pytanie, na które warto sobie odpowiedzieć, ale w sumie odpowiedź przyjdzie zaraz sama. Dobra. Nie było sensu tutaj wskakiwać na ten daszek, ale przynajmniej teraz bez problemu. A może tak z problemem, bo idzie koleś z kotłem? Dusza nieznanego podróżnika. Dobra, ale on tu będzie próbował wejść, prawda? On idzie mnie ugotować. Dobra, ale nie spodziewałem się, że rzuci się do przodu. Szkoda, że nawet dwa cięcia, jak wejdą już, to nie sprawiają, że on się
chwieje. No dobra, Touchdark leży martwy. No, Estusa nie odnowił niestety. Nie, sorry, ale ej! Przy czym jest przejście. Dobra, ale dajcie mi jeszcze chwilę. Znaczy, tam otworzyliśmy wrota, czyż nie? Moment, tylko zobacz, czy są otwarte. Jeżeli otwarte, to fajnie, jeżeli zamknięte... Moment, czy ja bym zostawił kogoś przy życiu? No właśnie. Raczej nie, poza tym to jest most, przedmiot. Nie, tu mnie jeszcze nie było. Chyba, że od razu poleciałem tu. Olałem zombiaki i poleciałem schodami do góry. Zostawiając przeciwników na schodach? Moment. Kurde, niech, na pewno nie. To w ogóle nie wpisuje się w mój szablon zachowań. Ani trochę, ale dobra. Drzwi tam były otwarte. Wydaje mi się, że tam się właśnie szło do... Powiedzmy, no. Drzewa z hemoroidami. Tak to określimy. Jakiś tam prastary drzewiec czy coś. Nie, dobra, pozbieramy przedmioty. Tam widziałem jakieś przejście teraz przed nami centralnie. O, gdzieś to jest chyba przejście, nie? Czy nie? A, tutaj. Dobra, no ale... Szedłem za latarnią. Więc dobrze wskazała kierunek przynajmniej. Dobra, ale właśnie. No, czemu miałbym nie wziąć przedmiotu? Żar. Aha, dobra, to uruchamia tylko jednego robotnika. Na szczęście. Który zaraz może zrezygnować, ale... Moment, na dół, tak? Ej, prawdę powiedziawszy, spodziewałem się drogi na górę. I szczury, no dobra, w kanałach jesteśmy. Wszystkie znaki na niebie ziemi wskazują na to, że to są kanały właśnie. Albo ścieki. Ale czy nie są przypadkiem synonimy? Teraz na każdej z tych ścian może się czaić sekretne przejście. Cestus. Broń bardzo ręczna, bo prosto na rękę. Rękawica z ćwiekami. Dobra, ten jest większy. I pewnie też mocniej bije. Ja mam tylko pojedynczo ulepszonego Estusa, to trochę mało. Zresztą jak widzicie... Przydałby się lepszy. Ale o, proszę bardzo. Za szczura pierścień. Co on żarł wcześniej? Zwiększa odporność na krwotoki. Okej, dobra, to nie dość, że... Stwarzam krwotoki, to jeszcze w mniejszym stopniu one oddziaływują na mnie, powiedzmy. Dobra, to serio nie mam przejścia, tak aż głupio, ale o, no właśnie. Ej, szczerze, nawet nie widziałem w pierwszej sekundzie, że tam jest drabina. Ale... Okej, dobra, coś... O, jesteś przy ognisku, no i pięknie, dobra, skrót otwarty. Ale tutaj jeszcze nie skończyliśmy z tą miejscówką. Co prawda już duszyczek tyle, że można chyba zlewelować postać. Ale jeszcze nie, no spokojnie. Nie no, stop, on już przecież nie żyje. No, to jest jakieś przejście? Nie, ale tutaj, jak sugeruje latarnia, coś już jest. Klucz do grobowca. Ej, dobra, opłacało się wydać parę duszyczek, ale nie, jeszcze nie. Tam w pełni nie zwiedziłem... świata zewnętrznego, nie będę się zapuszczał do grobowców, kanałów i tak dalej. Nie no, spokojnie. Zwiedźmy powierzchnię, a później zejdźmy do podziemi. No jeszcze też przestworza na nas czekają, nie wiem, jakieś wyższe wieże, coś w tym stylu. Więc jest dużo poziomów do zwiedzenia. Więc skupmy się na razie na jednym, ej. No to czym będziesz walczył? A, nie, myślałem, że może gołymi rękoma. Ale widzę, że nie. Czemu ja się tak ciężko turlam? Nie przypominam sobie, że aż tak ciężko się turlał. Aha, pierścień. Znowu. Pewnie o ćwiartkę procenta. Za dużo mam na sobie teraz. Dlatego też... Zagramy ad hoc. Oj kurde, albo nie. Może tu na górę. Ostatni Estus. No tu są jeszcze wieśniaków parę, ale to dalej na szczęście. Ej, ale tutaj można wykorzystać to. Nie trafił, nie wierzę. On po prostu tego nie trafił. Brawo! Ale... Kto powiedział, że tego nie powtórzę? No, tego samego błędu, znaczy się, o to chodziło. Nie, wiecie co? Tamte przedmioty są do wzięcia, jak najbardziej, cały czas. No, trzeba po nie pobiec. Nie, bo nie są aż... tacy szybcy, prawda? Może są. Dobra,
Aha, kroki coraz głośniejsze za moimi plecami. I tam jeszcze jeden do tego. Dobra, jest i dusza. A ten za mną, nie wiedzieć czemu. Ej, są i wrota, ale... Ale, co my tu mamy? Co... Dobra, to jest... NPC chyba po prostu. Dobra, na szczęście ten słabszy się wypuścił. No, już bym... No, powinienem wystartować z atakiem, ale trochę się boję. Trochę się cykam, można powiedzieć. Dlatego obrzucam go bombami, niech zginie. Po prostu. Kimś ty? Człeku, chyba człeku. Nie, serio, człeku czy nie człeku? No, jeżeli to jest hełm... No to człeku, raczej. Antropomorficzna budowa ciała, no... I głos ludzki, chyba. All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter. Heed my words. If you've any sense, you'll go find a coffin to huddle up inside. You here, bez przesady, land of horrors. Ja sam tu wychodzę właśnie. You're like a frail maiden on the front lines. If like the others, you're fool enough to play the champion. Then go on ahead. Traipse right past the abandoned church. You'll face death. And it won't be pretty. I to by mogło być motto Dark Souls. Enough death to leave you broken. Time after time. Yeah. If like the others, you're fool and gone. Dobra, czyli to jest opuszczony kościół. No i zresztą tak wygląda. Ale w opuszczonych kościołach lubią się czaić bardzo duzi wrogowie, tak zwani bossowie. No kurde. No nie powiem, zbyt wąsko na walkę z bossem. Ale nie wiem, co tu jest. A, winda. Dobra, ten kościół musi być wyższy niż sądziłem. Ej! Ja cię znam. A może coś więcej? To jest Siegfried? Siegmeier? Siegfried? Oh. Pardon me, I was absorbed in thought. Rycerz Kateriny. Właśnie. Siegwart. To be honest, I'm in a bit of a pickle. Have you ever walked near a white birch, only to be struck by a great arrow? Nie widziałem białej brzozy, ale dostałem wielką strzałą. Jeżeli o to ci chodzi. Whoever it is, I'm sure I can talk some sense into them. But I have to find a way up. And that's just the trouble. This lift only goes down, you see, and... Well, that doesn't get me anywhere. Nie, dobra, ciężko rozmyśla. Zigward, niech tam sobie rozmyśla. Nie, rycerze z Kateriny, charakterystyczny ubiór, zbroja. Rycerze cebulowi, tak zwani. Nie, ale serio, takie zbroje kiedyś były. Po prostu lepiej odbijały, zresztą odbijały. Lepiej radziły sobie z uderzeniami po prostu. Nie, ale zupełnie szczerze, tutaj ten kolo pilnował czegoś. Ale nie mogę otworzyć z tej strony. Moment, czy to jest właśnie grobowiec? No i to jest pytanie, na które odpowiedź by mi się przydała już teraz. Albo wiecie co? Dobra. Cofnijmy się do ogniska. Gdzieś tutaj jest przecież w pobliżu. Ja sobie zrobię pożytek z tych duszyczek. A później tutaj wrócimy. Poza tym muszę jeszcze się zastanowić, co tutaj mogę wywalić. Co mogę zamienić. Są jakieś lżejsze? O! Proszę bardzo, te idealnie na 70, czyli już lepsze turlanie. Dobra, świetnie. Aha, już tutaj muszę jeszcze przejść obok tego jakoś. Tu jest jeszcze niewykluczone, że to jest jakiś przedmiot. O, zresztą dużo wiadomości. Zasad... No nie. A, cholera. No i faktycznie... Nie! On lubi uderzyć dopiero wtedy, kiedy jest wystarczająco blisko, żeby trafić. To jest w nim straszne.
I bardzo upierdliwe zarazem. Nie, okej, tam też jest ognisko gdzieś, tylko tam w pomieszczeniu z bossem, to nie, tak średnio. Ej, no dobra, ale już teraz muszę zejść, bo on tu zaraz wejdzie. No i co, polecimy grobowce? Ej, jeżeli faktycznie tam jest wyjście, gdzie podejrzewam, no to może warto spróbować, ale trochę mało zdrowia na takie eskapady, moim zdaniem. Okej, okay, wygląda czysto. Nie wyciągnięta ta tarcza teraz cały czas. Chyba dla Bóg, więc wymagana lojalność. Moment, to jest Welka. A, moment, to jest Welka. Tu. Aha. Pomyśl oczyszczenie czy rozgrzeszenie. A, mogę wyjść? Bo tutaj jest przedmiot. Przepaska biodrowa. No to już miałem od mistrza. Nie, dobra, ale... Można zawsze poprosić o rozgrzeszenie. Nie mam grzechów! Super, ale dobra, oczyszczenie. I nie jestem pod wpływem klątwy. I właśnie tutaj, klątwa to inaczej bycie pustym. Czyli ja bym przyjął darmowe poziomy od naszego pielgrzyma ze kapliczki Zjednoczenia, no to tutaj mógłbym się oczyścić z tego. Ale jest to proces bardzo drogi. Dobra, dokonałem wciąż klatkę piersiową, sorry. O! Halabarda z czerwoną miękkojeścią. Czym się różni od zwykłej halabardy? No, oprócz miękkojeści oczywiście. A, z czerwoną miękkojeścią bardziej wyważona. Okej. Okay. I większe obrażenia. Szarża wytrwałość. Nie, ej, dobra. A jak bym przetestował? Znaczy oburącz w sensie. No, pchnięcie. Można się było spodziewać po halabardzie. No, to już zdecydowanie lepsze. I nawet w lekkiej formie tego mocnego ataku też jest to pełen obrót, ale dobra. Czy da się to jakoś połączyć? Da się, dobra, ale trzymając w jednej ręce. Pchnięcie. A tutaj horyzontalne jakieś może? Ej. To jest ciekawe. To jest serio ciekawe. Tylko dużo waży. Więcej od mojej uczygatany na pewno. Ej, ale dobra, może to można przetestować. Jakoś w przyszłości, ale... Teraz mam faktycznie dylemat. Czy iść tutaj dalej? Czy może się bezpiecznie cofnąć do ogniska? Zasadzka, pochodnia, dobra. Czyli ciemno i w pieprz z każdej strony pewnikiem. No, o, tam widzę jakiś miecz za nagrobka, wystaje. Aha. Nie, dobra, ale tylko, że się kości pozbierają, tego się nie spodziewałem. Nie. Ja nie mam broni obuchowej, a ta jest najlepsza na kościotrupy. A poza tym, w zależności od sousów, szkielety, które nagle ożyły, są w różnym stopniu trudne w obyciu. Nie wiem, jak jest tutaj. Zresztą mogę na jednym przetestować, nawet wypadałoby. Ej, to nie jest taki zwykły szkielet. Tam widać coś z drzewa jeszcze. Czyżby to sam fakt, że sąsiaduje z drzewcem, bo w sumie to nie jest aż tak daleko, powodowało, że on nagle sam aż tak bardzo go polubił. Stał się drzewiec jego idolem do tego stopnia, że chce się do niego upodobnić. Nie, ale dobra, warto wreszcie walnąć. Okej, dobra. I pytanie, czy się poskłada znowu, bo jeżeli będzie próbował, to sobie można go delikatnie rozsypać. Ale nie da się, okej, dobra, czyli podejrzewam, że jednak się jeszcze znowu pojawi. Więc można wziąć na ten przedmiot, bo chyba tylko to sobie on sam się pojawił. O kurde, dobra, nie, nie tylko on. Nie tylko on. No i dobra, i teraz robię straszną głupotę, no bo cisnę gdzieś, nie wiadomo gdzie, przed siebie. A kościotrupy za plecami. A ja nie wiem gdzie... Aha, i to jeszcze ona. Dobra, to już wiem mniej więcej gdzie jestem, ale nie spodziewałem się takiego ogonka za sobą, kiedy tutaj już wkroczę. Dobra, co my tu mamy? Przedmiot i szczur. No, w sumie powinno się obyć bez problemów. Uj, i ślepy zaułek. Cholera, jednak trafił. A dobrze, tylko jeden. Dobra. Co robimy? Naprawdę zrobiło się troszeczkę nerwowo. Napięta atmosfera. No, wyczuwam pułapkę na kilometr, ale przeczytajmy wiadomość. Dokładnie tak. Dobra, może mogę go namierzyć? Czy tego szczurka? Kurde, nie mogę. Kość wiodąca do domu, to jest zawsze jakaś opcja. No ja tutaj raczej wejdę i zginę, tak podejrzewam, ale w sumie...
Można zejść. Po czym wejść. I zobaczyć, jak rozwinęła się sytuacja. Nijak. No okej, można zawsze sprintować na drabinę po prostu. No i jak podejrzewałem. Szczury. Nie. Dobrze, szczurki nie są takie silne. Ale jakby ktoś teraz poszedł z góry, to mam przerąbane. Albo jakby szczury wchodziły na... No, już myślałem, że po drabinie się wespnie zaraz. Wiecie co, w sumie warto przeczytać tą wiadomość. Widać wszystko? Champion? Aha, dokładnie to jest to miejsce. Dokładnie to. Zwą mnie Zawisza. Anyone? Zawiecha. Oh, please, whoever you are, touch me. Tak od razu? The dark surrounds me, nibbles at my flesh. Little creatures, they never stop biting. So please, hold out your hand and touch me. Inaczej, te małe stworzonka, które ciebie dotykają, to mogą być wszy po prostu, to może lepiej nie dotykać. No nie, no ale prosi, żeby ją dotknąć. Dobra, nie wiem gdzie, nie wiem jak, ale no. Co zrobi Zawisza? A, dotknął yes, powietrza koło niej. So close indeed. Then I am not entirely alone just yet. W sumie Zawisza wypadałoby się odezwać. To byłoby lepsze rozwiązanie. Ej, modlitwa, dobra. Okej, okay, ale powiedz mi... Oh, forgive me. No właśnie, kim ty jesteś w ogóle? I am Irina of Karim. I came to this land so that I might be a firekeeper. Ojej, nie wiem, czy ty wiesz, o co się piszesz. Your touch has freed me from the darkness. You are a champion then. Ta, jasne. And unfit to tend the flames. But if it would not trouble you, might I enter into your service instead? Wiesz, i autentycznie zbieramy naszą świtę. Thank you, sweet champion. I shall take my vows. I, Irina of Karim, solemnly swear to serve you. Bam. Ale to była drętwa rozmowa. Nie, nie. Czyli kolejna babka, która wylądowała w kawiczce Zjednoczenia. Nie, dobra, mamy już tam sporą obsadę. Mamy magika, mamy piromantę. Ona, nie wiem, pewnie cuda. Aha, i właśnie, i ty. I co ty na to, że ją wypuściłem? You've gone and rescued her, have you? How very quaint. Pitying creatures that are beyond help. Very well. I'm sick of looking after her at any rate. I am Egon, a knight of Karim. No, czyli z jej mieściny. I am allied to you for as long as you assure that your safety. Królestwa. And only for that long. Okay, czyli po jego wypowiedzi domniemam, że można coś spieprzyć w relacjach z Iriną. Z Karimu. Dobra. What's the matter? Okay. My terms are very simple. I am allied to you for as long as you assure the girl's safety. And only for that long. Kurde, gościa, ona świetny głos. Nie, ale dobra, co teraz? Czy idziemy dalej? Do naszego cebulowego rycerza? Z takim skrawkiem zdrowia, że byle co i ginę. Czy... nie, no dobra. Dlaczego nie pojedziesz ze mną? Ej, halo, przydałaby mi się pomoc. Serio. Dobrze, gdzie jesteśmy? Złe uwięzienie. Jasne, nie wiem kogo, nie wiem gdzie, ale... Ej, o dziwo, tu nikogo nie ma, ani niczego. Serio? Nie, dobra. To co mamy kawałek dalej? Nie, strasznie nieodpowiedzialne teraz jest moje zachowanie. No ale... Czy to wam nie śmierdzi jakąś pułapką? O cholera, tak. Dobra. Nie, to się może nie skradaj nawet w moją stronę.
Ja chyba tam widziałem Worda z Możliwej Doliny, ale miniaturkę. Taką rasę domową bardziej. I tak za dużą oczywiście, no ale jednak. Uwięzienie czego? Kogo? A, w sensie uwięzić może tamtego stwora po prostu. Wypuścić go i on już się nie przyciśnie. Aha, dobra. Grubas gdzieś poszedł. Choć w sumie on wcale nie musi być gruby. To jest najlepsze. Mógł po prostu pojechać na górę. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę wcześniej, ale ta winda skrywa jeszcze drugą część. Jedna zjeżdża na dół, a druga zjeżdża też na dół. Tylko, że zatrzymuje się na środku. I to tutaj gdzieś będzie nasz tłuściutki, pulchniutki przyjaciel. No właśnie tam był. Tam można było zaskoczyć chyba. Ale możliwe, że tutaj też coś znajdę. O, proszę bardzo. Tu jest jeszcze sporo duszyczek do tego wszystkiego. Dobra, to się nie da otworzyć, ani tego. Ale w sumie zaraz możemy wyjść chyba na samą górę i podziwiać widoki, autentycznie. Vivat... Ej, jesteśmy na tej wieży. Ej, co jest? Nie mogę go namierzyć? Ej, halo? A, więc tylko na odległość jesteś taki gruboskórny, gburowaty i nikczemny, tak? Aha, dobra, no to pozwól. Skoro ty mi krzywdy nie zrobisz, to ja się ładnie dziarsko rozejrzę tutaj dookoła. Nie, ale jak Vivat dla dobrej duszy, przecież on mi wcześniej taką krzywdę zrobił, ale dobra, w sumie. Zawrzyj pokój czy wyjdź, nie no. Nie, ja przybywam w pokoju, tylko nie będę gadał swoimi plecami. Jak, zawsze? No to czy możesz zacząć lutować do wszystkich moich wrogów? Wszyscy oprócz mnie to wrogowie, więc... No, miłej zabawy. Dobra, życzę powodzenia, ale w ogóle... Jak on trafia, jak on widzi cokolwiek, skoro ma zasłonięte oczy? Wytłumaczy mi to ktoś? Nie, pewnie nie. Dobra, kochani, ja w tym miejscu skończę ten odcinek. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!